Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Volvo V60 drugiej generacji, czyli auto produkowane od 2018 roku. Jest to pięciodrzwiowe kombi, bliźniacze, czy powiedzmy z tej samej rodziny co Volvo S60, oferowane przedstawiciel segmentu D, oferowane jest sześciobiegową manualną skrzynią, sześcio-ośmiobiegowym automatem, napęd na przód lub na wszystkie koła. Długość samochodu to 476 cm, szerokość 185, wysokość 142. Rozstaw osi to aż 287 cm. I bagażnik tutaj spory, 529 litrów, po złożeniu kanapy ponad prawie 1500 litrów. Konkurent takich aut jak BMW serii 3, Mercedes C-klasa czy Audi A4. Auto było oferowane w kilku wersjach wyposażenia, m.in. Essential, Core, Plus, Bright, Dark, Ultimate, z kilkoma silnikami benzynowymi oraz dieslem, tutaj także w wersji hybrydowej oraz w wersji plug-in. Co można powiedzieć o samym Volvo V60 drugiej generacji? Następca pierwszej generacji. Tutaj samochód na pewno się wyróżnia ciekawą stylistyką, szczególnie z zewnątrz charakterystyczne, wąskie reflektory przednie, duży grill ze znaczkiem Volvo, tylne wysoko umieszczone światła. Jest to cecha rozpoznawcza Volvo z tych lat produkcji, zresztą tak jak z poprzednich. Samochód się może podobać i większości osobom się podoba. Ma dynamiczną, zwartą bryłę nadwozia, także co do wnętrza, jest ono wykonane z dosyć dobrych materiałów. Zegary cyfrowe, możliwość dwukolorowej deski beżowo-ciemnej z wstawkami drewnianymi. To wszystko powoduje, że samochód w środku wygląda także bardzo, bardzo fajnie. Jest to w końcu marka premium. Fotele wygodne, duże, z szeroką możliwością regulacji. Ilość miejsca w środku, z przodu, z tyłu. Jest tutaj dużo tego miejsca nad głową, także bagażnik jak na kombi wystarczający. Nie ma tam jakiejś specjalnie dużej pojemności powyżej 600 litrów, ale spokojnie powyżej 500 litrów wystarcza. Co do wersji silnikowych, to było tych wersji sporo, tak naprawdę poczynając od benzyniaków 2.0, T4, T3, T4, T4, T5, T6. Tutaj dwulitrowy silnik doładowany turbosprężarką o mocy od 190 poprzez tutaj 250-310 koni w wersji T6, 2.0 twin T8 Twin Engine, tutaj z elektrycznym silnikiem, 455 koni. On się rozpędzał w okolicach 4,5 sekundy do setki. Średnie spalanie to nawet okolice 1 litra. Wersja plug-in, oczywiście to jest, były też wersje mild hybrid o mocy 211-314 koni. One się rozpędzały w okolicach 6-8 sekund. I średnie spalanie w okolicach 7 litrów. Oraz wersja 2.0 diesel D3, D4 o mocy od 150 do 190 koni. Tutaj ten silnik się rozpędzał w okolicach mocniejszej wersji, w okolicach niecałych 8 sekund do setki. Słabsza wersja te osiągi miała gorsze. Średnie spalanie to nawet okolice 5 litrów oleju napędowego. Wersje benzynowe średnio spalają w okolicach 7-8 litrów. Powinny spalać według katalogów. I najmocniejsza wersja 310 konna się rozpędza w okolicach
niecałych 6 sekund do setki, słabsze wersje w okolicach 6,5-8 sekund. Jaki silnik wybrać? Sporo aut ma silnik diesla, ze względu na oszczędność, kupowanie przez floty. Ja te silniki wszystkie opisałem praktycznie na kanale, one są opisane, te silniki podlinkuję w kartach, także nie będę się tutaj rozwodził. Jakieś tam mankamenty w tych silnikach są w zależności od przebiegu w dieslu. Jeżeli ten przebieg będzie już spory, to konieczność wymiany turbosprężarki czy regeneracji turbosprężarki, wtryskiwacze, koło dwumasowe, jeżeli jest skrzynia manualna, na to powinniśmy zwrócić uwagę. W jednostki turbo doładowane, benzynowe, także przy większych przebiegach turbosprężarka, osprzęt, sprawdzenie ile olej, ile silnik oleju spala. Warto to zwrócić przy zakupie uwagę, czy samochód nadmiernie nam nie dymi, nie kopci, jakieś dziwnie nie pracuje. Co do tutaj zalet Volvo V60 drugiej generacji, na pewno stylistyka nadwozia jest dużą zaletą. Wykończenie, wyposażenie, materiały w środku, możliwość zamówienia, kupna auta z napędem na 4 koła, duża ilość wersji silnikowych, benzynowy, diesla, o różnych mocach, każdy znajdzie coś dla siebie. Co do wad, no tutaj niektórzy narzekają na ilość miejsca w bagażniku, także na spalanie silników benzynowych, szczególnie przy korzystaniu z osiągów. Co do awaryjności usterek, pamiętajmy, że auto jest naszpikowane elektroniką, systemami, warto te systemy wszystkie sprawdzić, każde kontrolka, błędy to znaczące koszty, tak naprawdę warto sprawdzać także pod kątem bezwypadkowości auto, kolizyjności, dużo tych aut jest niestety sprowadzanych także ze Stanów, rozbitych w mocniejszych wersjach. Działanie systemu multimedialnego, działanie tutaj systemów start-stop, skrzyni automatycznej w dieslach przy większych przebiegach, to co mówiłem, osprzęt, przepraszam, filtr cząstek stałych, na to warto zwrócić uwagę, czy nie ma z tym problemów. Co do sytuacji rynkowej, to jest ona dosyć ciekawa, bo sporo aut jest tutaj także aut krajowych. Najtańsze egzemplarze, tak jak tutaj oglądam, gdzieś tam nieuszkodzone, zaczynają się mniej więcej od 80 tysięcy złotych, aczkolwiek jest to pomieszane tu trochę. Są to auta z dużym przebiegiem najczęściej. Ta cena bardzo szybko rośnie do okolic 100 tysięcy mniej więcej i od tej ceny zaczynają się auta z mniejszymi przebiegami mniej więcej. To wszystko zależy też od czego szukamy, czy diesla, benzyniaka, czy skrzyni manualnej, czy skrzyni automatycznej. W okolicach 100 tysięcy już ten wybór jest dosyć spory. Co ciekawe, patrząc na cenniki, najtańszy tutaj nowy opublikowane jakieś ogłoszenie Volvo tutaj nam kosztuje 170 tysięcy złotych, aczkolwiek ta cena dosyć szybko rośnie nam do okolic 200, ponad 200 tysięcy, czyli w okolicach 170 tysięcy najtańsze jakiś tam przedstawiciel, salon jakiś sprzedaje aut nowe Volvo V60 drugiej generacji. Także podsumowując, ciekawy przedstawiciel segmentu D, dobrze wyposażony, duża ilość wersji silnikowych, sporo aut z polskich salonów, także jak najbardziej auto warte obejrzenia ze względu na swoje wykończenie, także w środku wnętrze, stylistykę nadwozia. Także to by było na tyle w tym odcinku odnośnie Volvo V60 drugiej generacji. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Do usłyszenia do następnego odcinka.